Na pewno nieraz słyszałeś o tym, że czyjś związek rozpadł się dlatego, że para miała problemy z komunikacją, czyli po prostu nie mogli się ze sobą dogadać. Natomiast czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest możliwe, że komunikując się w tym samym języku można jednak mieć jakieś problemy z dogadaniem się? Otóż to jest nie tylko możliwe, ale właściwie bardzo powszechne i wręcz ze świeczką można szukać par, związków, które tą komunikację mają na bardzo wysokim poziomie. Dlatego dzisiaj nagrywam wideo, w którym powiem, na czym polegają te problemy z komunikacją, bo to pierwszy ważny krok do tego, żeby ten temat naprawdę dobrze zrozumieć. To, co przekazujesz partnerowi w rozmowie, to nie tylko suche informacje. To także m.in. twoje emocje, a także intencje, jakie kryją się za bezpośrednim komunikatem. A te dwie kwestie są już mocno subiektywne. To właśnie błędy w odczytywaniu i komunikowaniu swoich emocji oraz intencji najczęściej są przyczyną fatalnej komunikacji. Kiedy zatem mąż ma pretensje do swojej żony, że nie wyszła jeszcze z łazienki i najprawdopodobniej znowu się przez to spóźnił na spotkanie ze znajomymi, ale nie potrafi tego dobrze zakomunikować, to wyjdzie mu coś takiego. Znowu siedzisz ponad godzinę w tej przeklętej łazience! Zawsze się przez ciebie spóźniamy. Nie będę za ciebie znowu świecił oczami. Wychodź stamtąd natychmiast, bo pojadę tam sam. Natomiast jego intencje są zupełnie inne. Boję się, że się znowu spóźnimy. Chciałbym być postrzegany jako ktoś słowny, na kim można polegać, dlatego bardzo nie lubię się spóźniać. Chciałbym móc na ciebie liczyć. Różnica w tym, co komunikują słowa, a tym, co tak naprawdę dzieje się w głowie drugiej osoby, jest w tym przypadku kolosalna. Nawet prosty komunikat w stylu "wynieś śmieci" może mieć formę uprzejmej prośby albo nieprzyjemnego ataku. Porównaj te dwie wersje. Spokojna. Skarbie, czy mógłbyś dzisiaj po kolacji wynieść śmieci? Pamiętasz, już wczoraj obiecałeś mi, że to zrobisz. Wroga. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś w końcu wyniósł te śmieci? Znowu tego nie zrobiłeś. Zatem podstawą dobrej komunikacji jest powstrzymanie się od atakowania drugiej strony, nawet jeśli sam czujesz się rozczarowany czy wręcz zażenowany zachowaniem swojego partnera. Ale uwaga, to dopiero początek. Do kłótni zawsze potrzeba dwóch osób. Nawet jeśli ty sam jesteś atakowany, to nie znaczy, że musisz się dać sprowokować. Już wiesz, że to, co mówi twój rozmówca, niekoniecznie musi odzwierciedlać jego prawdziwe emocje i intencje. Dlatego innym ważnym elementem skutecznej komunikacji jest powstrzymanie automatycznych reakcji, kiedy twój partner atakuje ciebie. Kiedy ktoś na ciebie krzyczy, jedyne co bezpośrednio można usłyszeć, to zdenerwowanie. Ale pod nim kryje się najczęściej frustracja, lęk czy bezsilność. A jeszcze pod tym jakaś niespełniona potrzeba, na przykład bycia kochanym, bycia akceptowanym czy szanowanym. Jeśli mówimy tutaj o sporach z twoim partnerem, to raczej nie będziesz miał do czynienia z psychopatą, który chce cię zniszczyć, upokorzyć i zadać ci jak najwięcej cierpienia. Nawet jeśli twój partner mówi ci umyślnie coś przykrego, to najczęściej dlatego, że sam czuje się skrzywdzony. Nie jest to ani mądre, ani w żadnym wypadku konstruktywne, ale kontratak z twojej strony tym bardziej taki nie jest. Jedynym sposobem na wyjście zwycięsko z takiego pojedynku jest powstrzymanie się od atakowania. Najbardziej widocznym symptomem tego, że komunikacja w twoim związku może szwankować, jest to, że często kłócisz się ze swoim partnerem. Jeśli kłótnie zdarzają się regularnie, nawet raz na miesiąc, albo nie daj Boże częściej, to znaczy, że jest sporo do poprawy. Jednak z drugiej strony, brak kłótni nie musi świadczyć o tym, że komunikacja między wami jest na bardzo wysokim poziomie. Często brak kłótni wynika z tego, że albo ty, albo twój partner wolicie odpuścić i przemilczeć jakąś sprawę, żeby nie powodować sporów, ale z czasem zbiera się w was tylko wrogość i niechęć do drugiej strony, a to także fatalnie działa na związek. Nauczenie się skutecznej komunikacji to jedna z tych rzeczy, która może drastycznie podnieść jakość całego twojego życia, bo nasze życie to przede wszystkim relacje z innymi ludźmi. Natomiast nauczenie się tego to nie obejrzenie jednego filmu na YouTubie, tylko systematyczny trening. I właśnie takim systematycznym treningiem, który trwa aż 30 dni, jest mój kurs Doskonałe Relacje, gdzie najpierw zdobywasz dawkę bardzo obszernej wiedzy, a później przez 30 dni codziennie na maila dostajesz dawkę ćwiczeń, które pozwalają ci ćwiczyć zdobytą wiedzę i trenować te umiejętności komunikacyjne. Jeśli chcesz zobaczyć więcej na ten temat, to kliknij w kartę, która pojawiła się właśnie gdzieś w rogu tego wideo. A jeśli czujesz, że w twoim związku jest coś do poprawy i chciałbyś wynieść go na jeszcze wyższy poziom, to zapraszam do zapisania się na mój webinar Związek na całe życie, który możesz znaleźć na stronie relacje.jakzdobywać.pl lub również klikając w kartę, która teraz powinna się wyświetlić na ekranie. A na teraz to już wszystko. Do zobaczenia. Robert Marchel.